Hej, witajcie w kolejnym odcinku Retro FPS, serii, w której robimy grę wzorowaną na klasykach gatunku FPS. Dzisiaj zajmiemy się stworzeniem skryptu menedżera gry, który będzie odpowiadał za wyświetlenie ekranu śmierci, kiedy zginiemy, oraz ustawienie jakichś początkowych ustawień, kiedy level, czyli nasz poziom, zostanie wczytany. A więc zabierzmy się za to. Przejdźmy do naszego folderu ze skryptami. Tutaj stwórzmy nowy skrypt C#, który nazwiemy Game Manager. I przy tworzeniu menedżera gry zastosujemy wzorzec projektowy, który się nazywa Singleton. Jest to podstawowy, chyba najbardziej podstawowy wzorzec projektowy, przy okazji łatwy, którego głównym zadaniem jest to, żeby klasa, którą utworzymy, była tylko jedna. Żeby obiekt tej klasy był tylko jeden w całym świecie gry, w całym projekcie. Ponieważ gdy mamy jakiegoś menedżera gry, czy to menedżera spawnowania obiektów, chcemy, aby był tylko jeden obiekt tej klasy. Nie potrzebujemy dwóch menedżerów, którzy robią dokładnie to samo. W naszej klasie Game Manager, którą przed chwilą stworzyliśmy, usuńmy wszystko, co jest w środku i zacznijmy implementować tą klasę opartą na wzorcu Singleton. Na samym początku stwórzmy sobie prywatną zmienną, statyczną, tak żeby była tylko jedna kopia tej zmiennej w całym projekcie, o klasie taką, jaką mamy klasę naszego Game Managera, którą sobie nazwiemy Instance. I ta zmienna będzie przechowywała instancję naszego obiektu, czyli już jest, czy już ją mamy, czy jeszcze jej nie mamy. Oraz publiczną zmienną statyczną, również o typie Game Manager, którą sobie nazwiemy również Instance, tylko tym razem nazwijmy ją sobie z dużej litery i bez znaku podkreślenia na samym początku. I właśnie przez tą zmienną instance publiczną będziemy się odnosić do naszej klasy. Także nie będziemy musieli sobie tworzyć jej obiektu w każdym skrypcie, do którego się odnosimy, tylko będziemy mogli poprzez tą zmienną odnosić się do wszystkich zmiennych publicznych oraz funkcji publicznych naszego menedżera. I tutaj w środku, w tej publicznej zmiennej Game Manager Instance, stworzymy sobie getter, czyli stworzymy sobie nasze jakby unikalną funkcję, co chcemy zrobić, gdy ktoś będzie się odnosił do tej zmiennej. Możemy sobie tu napisać naszą własną funkcję, naszą własną logikę. Jedyne, co chcemy zrobić, gdy ktoś będzie się odnosił do tej zmiennej, chcemy zwrócić instance, czyli tą naszą prywatną zmienną, którą mamy tutaj, która będzie przechowywała jedyny i słuszny obiekt naszej klasy. Następnie stwórzmy sobie funkcję awake. Prywatną funkcję awake. Awake jest to funkcja, która wywołuje się nawet przed startem. Na samym początku działania projektu, na samym początku cyklu życia obiektów i klas. I w tej funkcji, na samym początku, sprawdzimy sobie, czy zmienna instance jest pusta. Czyli czy w świecie gry nie ma już takiego obiektu. Jeśli nie ma, to do tej zmiennej przypisujemy ten obiekt, do którego jest przypisana. I teraz ta funkcja przechowuje ten obiekt i jest ustawione, że to jest jedyny i słuszny obiekt. W innym wypadku, jeśli już ten instance jest, czyli instancja naszego menedżera już istnieje, a co więcej, jest różna od tego obiektu, czyli jest jakaś inna instancja, inny obiekt Game Managera, wtedy ten, do którego przypisaliśmy ten skrypt, ten, który się teraz stworzy, chcemy usunąć, ponieważ on tak naprawdę jest kopią, jest drugim już obiektem, którego nie potrzebujemy, oraz chcemy wyjść z tego skryptu, ponieważ nic więcej tu nie chcemy robić. To już jest koniec, nic więcej nie chcemy. I to jest podstawowa, główna logika wzorca projektowego Singleton. Sprawdzamy, przechowujemy informacje o instancji tej klasy. Jeśli nie istnieje instancja tej klasy, to przypisujemy do obiektu, który został stworzony, a jeśli już istnieje i jest różne od naszego, po prostu niszczymy ten nowy, ponieważ nie chcemy mieć duplikatu. Ale to nie jest jedyne, co chcemy, żeby nasz Game Manager robił, bo teraz tak naprawdę nic nie robi, tylko po prostu istnieje. Na samym początku odpalmy funkcję initGame, która będzie odpowiedzialna za to, żeby ustawić jakieś początkowe ustawienia, gdy poziom będzie się ładował, poziom naszej gry. Tej funkcji oczywiście nie mamy, więc sobie ją stwórzmy. Void initGame. I w tej funkcji
możecie ustawiać wszystko, co chcecie, wszelkie parametry, które mają obowiązywać na samym początku ładowania się poziomu. Możecie ustawić skalę czasu, czy ma być od początku szybciej, czy wolniej. W moim przypadku, jedyne co tu zrobimy, to przejdziemy do skryptu Player Movement i w skrypcie Player Movement możecie zauważyć, niech się wszystko załaduje, że tutaj niepotrzebnie ukrywamy kursor oraz blokujemy go na środku ekranu, to znaczy potrzebnie, ale nie ma to nijak nic wspólnego ze skryptem do poruszania się naszym graczem. Według mnie te dwie linijki powinny się znaleźć właśnie tutaj w funkcji, która inicjalizuje parametry gry. I w moim przypadku będzie to tylko to. Równie dobrze w tej funkcji możecie stworzyć jakieś początkowe obiekty, obiekt gracza i tak dalej. Następnie co chcemy zrobić, to oczywiście chcemy stworzyć funkcję, która będzie odpowiedzialna za to, żeby wyświetlić nasz ekran końca gry, ekran śmierci. Więc na samej górze stwórzmy sobie prywatną zmienną GameObject o nazwie DevScreen. Ta zmienna będzie przechowywała nasz obiekt ekranu śmierci, a następnie stwórzmy sobie też prywatną funkcję start i w naszym starcie do DevScreen przypiszmy transform z małej litery .find i jak się nazywa nasz obiekt? Nasz obiekt nazywa się DevScreen i widzimy, że jest pod obiektem naszego menedżera gry. Czyli po prostu w skrypcie piszemy DevScreen i na samym końcu .GameObject. I teraz przechowujemy nasz ekran śmierci w zmiennej DevScreen. I to jest jedyne, co chcemy robić w funkcji start. Następnie stwórzmy sobie publiczną funkcję typu void, którą nazwiemy PlayerDev, czyli śmierć gracza. I w środku co chcemy zrobić? Na samym początku chcemy aktywować ekran śmierci, żeby zaczął działać, czyli devScreen.setActiveTrue, czyli prawda, czyli teraz jest aktywny w świecie gry i zacznie się wyświetlać na naszym ekranie. Następnie chcemy znaleźć obiekt naszego gracza, czyli piszemy GameObjectPlayer równa się GameObject.findGameObjectWithTag, czyli wyszukaj jakiś obiekt spośród wszystkich obiektów w naszym świecie gry z tagiem player, ponieważ wiemy, że tylko nasz gracz będzie miał taki tag. I zwróć GameObject. Następnie w tym obiekcie player chcemy wyłączyć takie komponenty jak chcemy wyłączyć player movement, ponieważ nie chcemy się już poruszać po śmierci. Player health, ponieważ nie chcemy otrzymywać obrażeń, ani wyświetlać ponownie ekranu śmierci. Oraz chcemy też wyłączyć komponenty, znaczy podobiekty naszego gracza. Takie jak na przykład weapons, ponieważ nie chcemy już strzelać z naszych broni. Albo canvas, ponieważ nie chcemy mieć celownika po środku ekranu. Więc zróbmy to. Na początku pobierzmy sobie z obiektu player component o nazwie player movement i enabled ustawmy na false, czyli wyłączmy. Następnie możemy skopiować tą linijkę i po prostu player movement zmieniamy na player health, czyli wyłączamy dwa komponenty, dwa skrypty, player movement i player health. Następnie chcemy wyłączyć wszystkie podobiekty oprócz kamery, ponieważ nadal chcemy mieć kamerę, nadal chcemy widzieć, co się dzieje na ekranie. Do tego użyjemy pętli for each, czyli dla każdego obiektu typu transform, a każdy obiekt w Unity ma komponent transform, który sobie nazwiemy child w player transform, czyli w obiekcie naszego gracza. Czyli teraz tak, przechodzimy przez każdy obiekt w obiekcie gracza, w każde dziecko. I jeśli to dziecko ma tag inny niż main camera, czyli dla każdego obiektu, który nie jest główną kamerą, child.gameObject.setActiveFalse. Czyli wyłączamy każdy obiekt, który nie jest główną kamerą, ponieważ nam już nie będzie potrzebny. Następnie, na samym początku, na starcie gry zainicjowaliśmy, że chcemy ukryć kursor i go zablokować na środku ekranu. Ale nasz ekran śmierci ma przyciski, które jakoś chcemy wciskać. Więc ten kursor chcemy, żeby ponownie się pojawił
czyli visible równa się true i żeby już nie był zablokowany, czyli cursor.logState równa się cursor.log_mode.none. I na samym końcu możemy jeszcze zmienić tag gracza na untagged, żeby nasi przeciwnicy się już nie interesowali naszym graczem, więc usuwamy, resetujemy jego tag na bez tagu. I wydaje mi się, że to jest wszystko, co mamy w naszym menedżerze gry, tylko nie mamy jeszcze logiki, która wywoła naszą funkcję player_dev. Więc musimy przejść do skryptu, tym razem player_help, w którym liczymy życie naszego głównego bohatera. Otwórzmy skrypt player_help i tutaj w funkcji update sprawdzimy, jeśli życie if health jest mniejsze lub równe 0, wtedy w game naszym menedżerze, i zauważcie, że nigdzie nie tworzę zmiennej game managera, nigdzie nie pobieram, nie wyszukuję tego obiektu, on po prostu jest dostępny. On jest singletonem, on jest jedyną taką klasą, jedyną instancją tej klasy w całym projekcie. Kropka instance, ponieważ po tej zmiennej się odwołujemy do wszystkich zmiennych oraz funkcji naszego menedżera. Kropka player dev. Czyli wywołujemy tą funkcję. I żeby nie wywoływać jej przez przypadek kilka razy, przy okazji stworzymy sobie prywatną zmienną typu bool, którą sobie nazwiemy isGameOver, która domyślnie będzie false. I w naszej funkcji update sprawdzimy, jeśli życie jest mniejsze lub 0 oraz jeszcze nie ma końca gry, wtedy już jest koniec gry, ustaw zmienną isGameOver na true i odpal funkcję player_dev i sprawdźmy, czy to działa. Nasz nowo utworzony skrypt game manager, który zaraz znajdę, powinien być pod G. Przerzućmy do naszego obiektu game manager i kliknijmy play. Widzimy, że jesteśmy w świecie gry, możemy strzelać, wszystko robić. Teraz zaznaczę naszego gracza, zmienię życie na 0 i widzimy, że zniknęły wszystkie obiekty. Ja nie mogę poruszać myszką, nie mogę strzelać, ale ekran się pojawił i mogę zaznaczać przyciski. Teraz jak kliknę restart, widzimy, że poziom jest na nowo, znowu mogę strzelać, mogę zaznaczyć swojego gracza, znowu zaznaczyć życie na 0 i ekran śmierci znowu się pojawia. I to wszystko na dzisiaj. Może jeszcze taki tip na koniec: w waszym skrypcie game managera w funkcji awake możecie użyć funkcji don't destroy on load i w nawiasach podać this. To spowoduje, że game manager nie będzie się usuwał po przejściu w kolejne sceny. W przejściu z pierwszego poziomu na drugi to cały czas będzie ten sam obiekt managera gry. To nie będzie nowy obiekt. Tylko przy robieniu tego pamiętajcie, że to też się dotyczy ekranu śmierci i wszelkich podobiektów managera gry. Więc wtedy prawdopodobnie w funkcji initGame chcielibyście ustawić początkowe parametry wszystkich podobiektów. Czyli jeśli na przykład nasz ekran śmierci jest wyłączony domyślnie, to w initGame też byście chcieli go na samym początku wyłączyć. I na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.